Siemano, witam was w kolejnym odcinku Cykl Pań. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Wpadnijcie na Discorda, Twitcha, Instagramka. Wpadnijcie, zostawcie lajka, zostawcie serduszko i zostawcie followka. A my kontynuujemy sobie naszą przygodę w naszym, no, całkiem ciekawym świecie, wydaje mi się, Pań. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka, w poprzednim odcinku powiedziałem, że pozbieram składniki i wytworzymy sobie nowe zbroje albo nowego poucha. Proszę bardzo, dla widza to nie zrobiłem, bo mi się nie chce zadupcać po całej mapie, bo z tego co się zorientowałem, całkiem możliwe, że dzisiejszy odcinek jest odcinkiem ostatnim, także nie chciało mi się za bardzo biegać, a zbliżamy się ku końcowi i to w drastycznie szybkim tempie, także nie wiem, czy dzisiaj nie zrobię takiego długiego, dwugodzinnego odcinka i najwyżej sobie go podzielimy na pół i wtedy wrzucimy dwa odcinki, żebym tu nie rozpoczynał. Cześć, witam was serdecznie, potem kończył i 10 minut następny odcinek trwał, także całkiem możliwe, że dzisiaj będzie tak odcinek podzielony, także jakby tak był to i nagle ucięło, to już wiecie pewnie dlaczego. Czas porozmawiać z tymi krokodylami i przemówić im, pomóż im przejąć jakieś inne wioski. Więc ty musisz być instigator, ty musisz być... że ty musisz być tym prowokatorem, tym prowokatorem tego wszystkiego. Ja zostałem tutaj wysłany, by przejąć tą wioskę. Dobrze, że podziałało. Ale wkrótce będziemy zaatakowani. Ale myślę, że jest kilka rzeczy, o których... coś tam, że... musiałem przeczytać na telefonie, bo dostałem SMS-a. Coś tam tego owego, już nie wiem o co chodzi. No przestań mi migać telefon, bo nie dam rady. To znaczy... to you know by now, but you could. Help us upgrade our vigil and armor. Musimy mu pomóc ulepszyć wioskę i armor. Stworzyć dla siebie, dla nas jakiś wspaniały pancerz musimy zrobić. Tame a Blaker to help you up. Czyli musimy związać Blakera, by nam pomógł. By pomóc nam zebrać jeszcze więcej terytorium. Powiedz, kiedy będziesz gotowy i daj nam sygnał. O kurde, i mamy to jest opcjonalne preparacje, czyli tego właściwie nie do końca musimy robić. Nasza główna misja to jest help... nie. Light the beacon in the tower in the south. Czyli to jest nasza główna misja, czyli musimy zapalić ten znicz i dać znać, że my atakujemy tą wioskę. I oni nam przyjdą na pomoc. Ale możemy też. Help the speech of the pact gain control over the nearly village. To jest ta główna nasza misja. Natomiast możemy stworzyć mocniejszą broń. Taka jest misja w sumie poboczna. No to jest najmocniejsza broń, jaką mam. Nie jestem w stanie ją wykonać. Bym musiał biegać po całej mapie. Nie chce mi się. Nie na tą ostatnią misję. Jakby to jeszcze było 10 godzin rozgrywki, to pewnie bym upgrade'ował to wszystko. Ale zważywszy, że 10 godzin rozgrywki nie jest, a gra też nie jest jakoś turbo trudna i ciężka, to sobie raczej to odpuszczę. Mamy co jeszcze? Bring Bog Heaven to the largest tier. A czyli musimy, że pomóc im ulepszyć się, nie? Też swoją drogą, no właśnie. Ale nie musimy tego robić, ale możemy to zrobić. Wtedy oni będą mieli jeszcze jakieś lepsze armory i tak dalej. Tylko ja bym musiał zobaczyć, czego wam brakuje. Tylko bym musiał gdzieś znaleźć tutaj donation boxa, o ile się nie mylę, żebym ja sprawdził, co jest im potrzebne i wtedy do tego donation boxa bym im to dał. Tu jest chyba donation box. Możemy zobaczyć. Ja będę miał tu napisane, co jest im potrzebne. Potrzebne, żeby oni zupgrade'owali się. Właśnie kurde, no nie do końca. Tam mamy dom. A czekaj. Poczekaj. Witam, cześć. Tutaj nie, oni nie mają napisane, no właśnie, populacja, jedzenia nie mają i materiałów. I powiedzmy, że ja teraz pójdę z powrotem tam. Poczekajcie, muszę to rozkminić. Pójdziemy z powrotem do tego donation boxa. Spróbuję przekazać trochę jedzenia. Jestem ciekaw, czy to generalnie jedzenie wzrośnie im w tym, w wiosce. Czy to tak działa. I że jak to będzie na maksa, to oni się ulepszą na nowy poziom. Dobrze mówię? Dobrze, ale to ja bym musiał tyle jedzenia im dać. Nie, to nie ma szans, ty. Jak ja mam to niby zrobić? Jak mam im populację zwiększyć? Co mam? Krokodylice?
Bez sensu. Dobra, nie wiem, nie chce mi się biegać na pewno teraz i zbierać jedzenia. Sam mam tylko jedno jedzonko. Znaczy miałem, bo przypadkiem zaraz kliknąć Q i przytrzymać, to klikłem po prostu samo Q i mi zjadł. No to już w ogóle nie mamy jedzenia. To na pewno nie będę biegał i im pomagał, jak sam nie mam. Trudno, po prostu idziemy na żywioł. Tak, pamiętajcie widzowie, jak się rzucacie na głęboką wodę, to się mogą stać dwie rzeczy. Jak ktoś się rzuci, wyrzuci na przykład z łódki. Są dwie rzeczy. Albo utoniesz, albo nauczysz się pływać. Ale jak się nauczysz pływać, to zamiast nauczyć się pływać przez 2 miesiące albo 3, w 5 sekund będziesz umiał pływać. Pamiętaj o tym. Ja jak się uczyłem pływać, to se pływałem. Tata mi pomagał i w pewnym momencie powiedział, że jesteśmy już na. Że ja mówię, a tutaj grunt jest, tutaj jest grunt. Czy będę czuł, że mogę nadal chodzić, nie? I on był przede mną. I on mówi, ta luźno, tutaj jest. I on tak sobie odpłynął, ja sobie tak płynę, w pewnym momencie płynę. Ja chłopie patrzę, nie ma gruntu. Panika. I to tak kawałek już byłem, bo tam był taki spad i tam, no znaczy kawałek, to tak z 2 metry, 3 musiałem przepłynąć, nie? I on mówi, ja cię kręcę, no i wtedy miałem dwie opcje. Albo utonąć, albo podpłynąć 2 metry. Oczywiście bym nie utonął, no bo to były 2 metry do podpłynięcia, nie 25 metrów. Ale chodzi o sam fakt. Ja mam się tutaj dostać jakoś? A tutaj, o kurde, ty, ale to ja nie mogę się tu dostać. Czemu? A czekaj, nie. O co chodzi? Czekaj. Help the species of the pack to gain control over the Nili Village. Musimy im pomóc przejąć najbliższą wioskę. No dobra, ale no to. Czekaj, bo ja mam coś tu zepsute, nie? Poczekajcie, weźmy sobie w nasze cele. Odznaczmy wszystko, co. Nie, no to mam jedną misję tylko zaznaczoną. Goals. Dziś paczka przyjdzie do punktu? Przecież dzisiaj jest kurde sobota. Ty, to ja mogłem pokupować wczoraj milion rzeczy. Zapomniałem, że dzisiaj sobota i też przywożą rzeczy do paczkomatu. Kurde, zapomniałem. Dobra, poczekaj. Najpierw zajmiemy się tymi, bo jest za dużo rzeczy do robienia. 7:30. Ja tutaj dopiero co wstałem. I dla widza odcinek montowałem. Z Kronik Myrtany. Właśnie skończyłem, dokończyłem dodawać muzyczkę. Super giga efekty. Możecie wejść. Różne ciekawe ciekawostki. Dobra, i teraz wejdziemy sobie Escape'a. Wywalimy w sumie to, bo nie wiem po co mi to jest. Czy do tworzenia różnych rzeczy, ale aktualnie nie potrzebujemy. Weźmy jedzenie, bo to jest kurde turbo giga istotne i. No właśnie, i co dalej? Tu zbagować i wejść nie mogę. A co, czekaj, coś tu było, nie? A, to tutaj jest coś do podniesienia chyba po prawo. Ale no, wejść nie mogę generalnie. Musimy, wydaje mi się, że stamować kogoś, nie? Help the species of the water packraft some bring to the largest. Wydaje mi się, że żeby tutaj wejść, no to potrzebujemy tego, flaminga. Dobrze rozumiem? O, ten mi nic nie da, że ja go stamuję. Co najwyżej dawaj jedzenie, wariacie. One sobie tak dziwnie śpią w ogóle, mega. Dawaj, bo jestem exhausted. Muszę wcinać coś. Elephant leather też się przyda. Tylko gdzie ja tu znajdę teraz flaminga, ty? Ja dobrze coś rozkminiam to? Że flaming mi potrzebny? Tam jest narysowany to. Ale co potrafi niby flaming? Potka na skoki? Potka na skoki nie byłaby chyba głupia tak generalnie w sumie. Ale nie wiem, czy jestem w stanie ją stworzyć. Raczej wątpię. No oczywiście, że Nunctus jest nam potrzebny i Evan Paper. Dobra, trochę się musiałem nabiegać, więc mam nadzieję, że ten krokodyl nie złapie mi tych moich. Nie, już jeden zginął. Nie, proszę, potrzebuję tych pierzastych gagatków. Chodź tu. Albo ja muszę mieć nie to. Szybko zmień mi to na tamę. Tamego. Joj, potrzebujemy go związanego, chodź. Mam nadzieję, że się nie zbagujesz gdzieś tutaj na moście. I musimy zaprowadzić tego flaminga do tego. Do generalnie tamtego miejsca. I. No i zaraz wam pokażę, co zrobimy. W sumie to jest ciekawe. Nie wiedziałem, że taka mechanika tutaj istnieje. Ale jak widać, istnieje. Zobaczyłem sobie oczywiście na YouTube, jak to trzeba zrobić. Chociaż no, był tam narysowany ten pierzasty gagatek, po prostu w.
W okolicy nigdzie nie było flamingów, więc zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno o to chodzi, czy może musimy faktycznie wykonywać te wszystkie opcjonalne misje i dopiero tam nam się odblokuje wejście, odblokują drzwi. No ale generalnie one się tutaj powinny zrespić, tylko się akurat nie zrespiły. Tutaj, bo tutaj mam swoją siedzibę. No i generalnie ten ziomol jest nam potrzebny po to, że my możemy na nim skakać właśnie, jak na trampolinie. Pamiętajcie, nie róbcie tak na flamingach, jak spotkacie. To będzie abusing zwierząt. Tego nie chcemy robić. Dobra, okej, grafajcik jak najbardziej. Ty mogę już się uwolnić w sumie, bo chyba cię już nie będę potrzebował. Ale w sumie co do tego pewny nie jestem. Ty! Co dalej? Tego już nie mogę. Tutaj pewnie w coś trzeba trafić, nie? Nie kłuszy, tylko z tego. Z prosy. Ty, nie, poczekaj, co dalej w sumie? Czekaj, może jak byłem na górze, to trzeba było tą windą tam spuścić na dół. Chodź, chodź, jeszcze raz sobie wyjdziemy tędy. Nie wiem, czy jesteś trochę za daleko. Dobra, i tu węz, tędy, tędy. I wydaje mi się, że gdzieś tu będzie coś do trafienia i będziemy mogli tak tą windę przywołać. Albo i kurde, i nie, ty. Nie, no nie mów, że się na jakiejś prostej takiej rzeczy zablokowałem. Gdzieś tu musi być przycisk albo coś do trafienia, no. Chyba, że jestem w stanie stąd jakoś trafić. Ty, no nie, 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 nie. Odmawiam. Ale nie widzę tutaj nic do trafienia. Poczekaj, teraz sobie uświadomiłem, że ja głupek jestem. Chodź do środka. Możesz do środka wejść? A możesz! No tak w kijowym miejscu stanęłeś, wariacie. Trochę do mnie. Trochę za dużo. Trochę do mnie jeszcze. Super, stop. No chyba tak kurwa średnio, ty. Chodź jeszcze tutaj, jeszcze do mnie. Nie no, tragedia, nie? Jakbym ci tak... Nie, to bym cię pewnie zabił. Dobra, chodź. O, stop, stop. Nie no, zaraz mnie coś rozsadzi. Chodź, zrobimy se kółko. Może się odbagujesz. Poranny jogging tak zwany. Może teraz ci się uda wejść. Pięknie. Chyba jest Gittens. Jo, jest Gitówens. Tak, wydaje mi się, że właśnie po nim mamy skoczyć na to windę. Tutaj mamy interakt. No i wydaje mi się, że jesteśmy. To jest nowa mechanika, więc w sumie nie pomyślałem. Tam coś jest ciekawego. Co to? A, po prostu strzały do łuku. No, w sumie chyba nie wiem, czy chcę to zbierać. Musiał zejść teraz z windy. Po 5 strzałów do łuku. Nie chce mi się. Tutaj przede wszystkim musimy się udać. A co tutaj w ogóle znajdziemy na tej górze? A, mamy po prostu podpalić tego, nie? Jo, coś mamy podpalić. Jak to się nazywa? Tamę. I to da znak naszym ziomkom, że czas jest udać się. Czas tak zwanego ataku jest. Tutaj musimy mieć Albama Rakki. Możemy to w ogóle zrobić. Z Key Graphite'u jak najbardziej. Albama Rakki. Właśnie po to nam ten Key Graphite jest potrzebny. I dostaliśmy Hunter Pants Idea. Całkiem przyjemne, tylko nie mamy Lunadorus, Baker Antelli i Slick Perley, czyli praktycznie nie jesteśmy w stanie tego wykonać. No chyba, żebym teraz biegał pół mapy i przez pół godziny. Czy ja jak tu zeskoczę, to się zabije? Kurde, całkiem możliwe, że tak, to wolę nie ryzykować. Akurat dość w miarę wysoko to było. No i dawaj, lecimy na dół. O, tu jeszcze są strzały, ty, to w sumie pewnie one są pewnie wybuchowe. Ale dobra, nie chce mi się w sumie biegać. Zmień na tego i untamy tego ziomka. Niech on cieszy się wolnością. A teraz sobie uświadomiłem, że mogę go w sumie przesunąć procą, bo przecież my go procą nie zabijemy. No my w ogóle procą nie zadajemy damage'u. Dobra, daleko w ogóle mamy teraz, żeby się udać? A do tej wioski z powrotem knokersów, dobra. Ale to nie musimy tego. To nie musimy używać tak zwanego travel kita. A tutaj to wyrzućmy. Weźmy sobie to.
tego kwiata. Nie używamy travel kwita, bo oczywiście mamy bliziutko, nie? Nie musimy tego używać, będziemy tam na miejscu w 5 sekund. A i w ogóle to przypominam widzowie, że nadal jestem chory. A i zostawcie odcinek w tle, nawet jeżeli nie oglądacie całego, to i tak zostawcie w tle. Pozdrawiam. A i że jestem chory, także jakbym dzisiaj gadał głupoty, to akurat nie jest nic niezwykłego na tym kanale, że gadam głupoty. Ale jakbym wyjątkowo gadał głupoty, takie głupoty, to no jestem chory. Ale już mi dużo lepiej, natomiast nadal tabletki przeciwbólowe 4 i lecimy. Impreza. I przeciwzapalne na gorączkę oczywiście. Bo akurat nic mnie tak nie boli. Wiecie co mnie boli? Że widzowie nie zostawiałem odcinku w tle. To mnie mega boli akurat. Jak widzę wyświetlenie i średni czas oglądania 20 sekund i mówię co. To mnie najbardziej widzowie. Dobra, no to Income the Rides now. Nie rozumiem, ale coś tam, że rajdy teraz. Nowy quest. Czyli przychodzą rajdy teraz. A my musimy im pomóc się bronić. O kurde. No dobra. Powiedzmy, że damy sobie radę. Damy sobie radę? Pewnie, że damy. Tylko, że ja mam chłopie... pancerz to ja od babci chyba wziąłem, kurczę, z szafy, nie? To wygląda, jakbym był przebrany w strój Halloween, nie? Nie jest dobrze, jeżeli chodzi o zabezpieczenia mojej postaci. Z drugiej strony moglibyśmy z łuku strzelać, tylko że nie mamy strzału, taki jest problem. Także akurat z łuku też sobie nie postrzelamy. Może szybko do handlarza się udamy. O kurde, jak zrymowałem. Damy radę szybko do handlarza się udać? Przed atakiem, protect the village, okej. A to w ogóle kilka tych, o kurwa, wszyscy będą pewnie teraz z nami walczyć, co? Dobra, słuchaj mnie. Nie na takie oplucia. Nie na moje warcie. Dobrze, że to są jakieś śledziki, nie? Śledź versus śledź. Jednego pokonamy, ale generalnie on jest na hitkę od tych krokodyli, dla tych krokodylów. Mogliśmy im... Kurde, ja mam takie fajne rzeczy w eku. Czemu ja tego w sumie nie użyłem na tych krokodylów? Jestem debilem, nie? Przecież ja mam jakieś, że lepiej zbierałem sorcy, resorcy. Sami... Czemu mnie mój pierdolną w czerep? Czemu przyszedł krokodyl i mi walnął w czerep, o co chodzi? To był ewidentnie tak zwany, kurczę, zdrajca niestety chyba swojego gatunku. Ty, a gdzie ja bym to wioskę bronić? Hej, stop! Czemu ja nie jestem w wiosce, jeśli nie zrespiłem wiosce? Ja bym chciał porozmawiać z tym. Z jak to? Z traderem i dać mu jakieś fajne rzeczy. Albo chociaż tutaj się udać i możemy tam zrobić jakiś efficiency plan, chociaż teraz to się po nic nie przyda, bo teraz to my mamy bronić tą wioskę. Mogą mi to wcześniej powrzucać, te wszystkie plany. A message spreading a vi. The leader of the village will order in to be peaceful towards the other function for 5 minutes. To nie chcemy. Relationship. To też nie chcemy. O! A! Stronger armor będą produkować. Super sprawa. Tylko teraz to nie wiem, czy to tak zadziała, jak ja myślę, że zadziała. Ale możemy im rzucić. Mogę jeszcze coś wykraftować fajnego? Jeszcze jakieś tutaj efficiency incoming storm idea? To nie chcemy. To też raczej nie chcemy. Jeszcze jakieś tutaj są fajne rzeczy? Peace tego to nie chcemy. O! To jest fajne, nie? Bo boosting the village banks. A już zbierałem materiały. Ale z drugiej strony, co mi to da, że oni zbierają materiały teraz, jak oni się teraz biją na śmierć i życie. Witam, bijecie się już czy nie? A jeszcze się nie bijecie. Kurde, to może im to wrzucę tak profilaktycznie jeszcze, żeby jeszcze więcej pozbierali rzeczy w międzyczasie. I szybciej zbierali rzeczy. To wrzucimy, możemy dorzucić. Stronger armor, to wrzuciliśmy, a tam nawet 5 im wrzucę. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. A, bo ja tego nie mam przy sobie, zanim się wrzucić. To muszę wykraftować. A nie wiem, czy jestem w stanie. No oczywiście, że nie jestem, bo potrzebuję trader tokena, którego akurat nie mam. Ale może jak oni się tu będą bili, to będziemy w stanie taki trader token gdzieś znaleźć po drodze. Dobra. O, to są jakieś szczawie, nie? Sam by mi, kurczę, mam wrażenie, rozdupcę.
jeszcze jakby mnie moi nie bili, to już by było kurde wyśmienicie szczerze, nie? Ale mam beznadziejny armor, nie? Wszystko nie to co trzeba, w jakiś zupełnie od innych ziomków, nie? W sensie hełm ludzki, tarcza od tych innych ziomków. Nie jest dobrze, miecz od tych. Od kurczaków. Ale dobrze, że sobie akurat tego sojusznika wybraliśmy. Patrzcie jak on w ogóle na dupca ty. On tankuje wszystko, każdy cios od tych wszystkich ziomków i nadal stoi, nie? Powalony jest. Jeżeli chodzi o krokodyle, to są totalnie gigaope. Dobra, uniczki, pięknie. Duś, duś, i dużo biją, dużo są tanki. Spoko, ja padam na 3 hitki, on tam stoi od pół godziny, nie? Tylko mało uniczków też robi w sumie. Po prostu stoi tam i przyjmuje wszystko na dziurę. Dobra, uniczki, uniczki. Dobrze, że te żaby nie mają tego, armora. Przydałaby mi się pomoc ekipowa, ekipa pomocowa, która by tutaj pomogła nam walczyć, no nie? Więc ucieknijmy do wioski, bo ja nie wiem co oni w tej wiosce robią. Stoją, kurczę, w kółku, no pomocy, hej! Panowie krokodyle, wioskę wam atakują, nie wiem czy wy widzicie w ogóle, nie? No, no i teraz to macie przesrane. Teraz to jest gituwa, tak to ja się mogę bić, nie? Że nic nie muszę robić teraz. Tyle co na nie damage'a zadają te krokodyle, to jest jakiś kosmos. Najwyżej mogę trochę damage'u stankować. Też i tak oni są nawet 3 razy lepsi w tankowaniu. Ja w ogóle jak stoję koło nich, to oni mi też ciosy zadają, więc to jest niebezpieczny wes koło nich stać. Dobra, dacie sobie radę, nie? No i pięknie. Wydaje mi się, że fala została rozdupcona. Tu są jeszcze jakieś gagatki. To ja pomogę teraz. Miejmy nadzieję, że mi mój nie jebnie przypadkiem. Jak mają to w zwyczaju krokodyle. No pomóż, no bijcie tam, no. Sru, właśnie. Sru, sru. Ej, no panowie, no. No bijcie, no czemu tylko ja go biję? Niczki, pyk, pyk, pyk. I to koniec? Ała! No mój mnie zabił, mój! Debilek. Bez oczu. Co nie widzą, gdzie biją w ogóle, co robią. Dobra widzowie, nie chciałem wam pokazywać tej fali. Z tego względu, że ona nie była po prostu interesująca. Ja stałem na górze i nic nie robiłem. Sobie teraz zbieram jakieś kryształki, które tutaj leżą. No i w sumie tyle. Pozbierajmy te kryształki, bo w sumie kurczę, te kryształki, one są do czegoś były nam potrzebne, na pewno do skraftowania czegoś. Nie pamiętam czego, ale wiem, że coś nam się na pewno odblokowało do kraftowania. O, to są właśnie do tych rzeczy są potrzebne te kryształki, ale też potrzebne jest niestety hollow hay i kamienie. A kamychów nie mamy. Może jak przyjdzie następny. A, mamy kamychy. Daleroki, tylko bym musiał coś wyrzucić z eku. Mięso raczej nie chcę wyrzucać. Crossbone'y możemy w sumie wyrzucić, czyli kości, nie? Chyba. Jakieś tam. Guardian Token raczej odpada. To możemy wyrzucić, bo to w sumie bez sensu. Nie, ja bym chciał to wyrzucić. Wejść tutaj, wyrzucić drop items. To sobie byśmy podnieśli jak najbardziej. To też nie mogę podnieść, nie wiem co to jest. Ale jakiś token. Może wyrzućmy efficiency plan. Dobra, pierdzielę ten efficiency plan. O, chyba idzie następna ekipa. O kurde, oni są mega ulepszeni z tego co pamiętam. Dobra, ja was na razie nie ruszam. Wy się nadupcajcie razem. Chociaż ja im muszę pomóc. Bo inaczej to nie wiem czy oni sobie poradzą. Tylko tak z dala od naszych, gdzieś na pleckach musimy mucić, nie? Bardzo daleko od naszych. Żeby mi ten krokodyl nie sprzedał 15 ciosów w plecy, bo oni to tak lubią. Się nawet nie zastanawiałem kto tam stoi, tylko po prostu mucą dzidami przed siebie. Ale widzę, że oni sobie sami poradzą. Ja tu chyba nie jestem, kurczę, potrzebny. Tak mi się wydaje, no. Oni mają w ogóle A co się stało? Jak przyjęli wioskę naszą? Przecież jeszcze walczymy, o co chodzi? Bez sensu. Oj, ała, no właśnie o tym mówię, że mi ciosy zadają nasi. Nie, kto przyjął wioskę? Nie, wszystko jest gites chyba.
Wszystko powinno być tacy. Dobra, uważaj na naszych. Nie no, że ja się o moich będę najbardziej martwił, że mi ciosa nie sprzedali, to nie sądziłem, nie? Ała, no właśnie o tym mówię. Jaki to są te nieostrożne gagatki. Dobra, zabić tamtego, pyk. No i wszystko chyba, nie? Protect the village, oczywiście, from income. Tego. I mam, i ludzie, w końcu. Ilma, jestem tak wdzięczny, że cię widzę. Gdzie są wszyscy inni? Podzieliliśmy się, widzieliśmy tyle grup, które przechodzą obok, więc byliśmy zbyt głośno i zbyt dostrzegalni. Inni muszą być za nami, ale jestem pewna, że im się udało. Okej, od teraz musisz iść, dopóki nie zobaczysz małej wyspy off the shore, czyli na wybrzeżu chyba. Jest tam tylne wejście, idźcie tam i ukryjcie się. Wyślę resztę z was, jak tylko ich spotkam. Dobra, no to weźcie, trzymaj się. Take care, czyli do zobaczenia. O, czyli jeszcze więcej musimy chronić ziomków. Protect the village from income waves. Dobrze, że wybraliśmy kurde tych krokodyli. Szczerze mówiąc, jakbym wybrał kogokolwiek, choć kogokolwiek innego, to jestem przekonany na 100%, że zakończyłoby się to tak, żebym przez 3 godziny próbował to wszystkich tutaj protektować i bym się tak denerwował. Teraz wygląda na to, że jest w porządku. Możemy jeszcze sobie z tym handlarzem porozmawiać. Może on ma coś ciekawego. Raczej nie. Jedzenie moglibyśmy od niego odkupić. Kurde, jedzenie by się przydało. Co mi kiwasz, że nie? Słuchaj, dawaj żarcie mnie. To ci sprzedam. Bez znaczenia, szczerze mówiąc. I tak to jest końcówka gierki. Dawaj żarcie. Muszę się czymś leczyć. A w innym wypadku może być ciężko. Okej, grafite? No, możemy jeszcze tak z przyzwyczajenia podnieść, ale raczej już nam się nie przyda. No i czekamy, aż zaatakują. Pewnie będę słyszał dźwięki walki. Na razie jedyne, co słyszę, to głuchą ciszę. Ale to musiało być powalone kiedyś, jak oni chodzili na bitwie i ogólnie przed bitwą była taka cisza. Wszyscy stali i czekali. To musiało być strasznie intensywne i na moment napięcia. Oj, teraz może być ciężko. Przed nami walka, kurczę, z tymi łosiami. To już nie są takie łatwe gagatki, obawiam się. Oni biją całkiem dużo. Są całkiem tanki. To może nie być łatwe zadanie, no. Ale miejmy nadzieję, że sobie damy radę. Nie do końca widzę, kto wygrywa, to szczerze mówiąc. Nie wiem, kto wygrywa, kto przegrywa, ale wiem, że muszę im pomóc, inaczej będzie kwaśno, nie? Musimy chociaż jednego czy dwóch załatwić. Łosi. O, tego musimy uratować, tego, on ma mało życia. Ratunek. Dawaj. Pyk, dobra, uratowany jeden chłop. Ale ty, ja to przegrywam. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Pomóż naszym, tym co mamy mało HP dobiję zawsze. Mało HP dobijasz, prosta piła. Ktoś słaby? Prawo dżungli. Dobra, weźmy sobie jakieś inne jedzenie, które mi dużo życia da. To jest super. Dobra, wygląda na to, że wygraliśmy, kurczę, ale jakim kosztem w sumie? Sporym chyba. Tak mi się wydaje, że sporo krokodyli straciliśmy, że zostało tylko kilku kolesi naszych. Dobrze, że pomogłem. Jeszcze, że mam żyćko. Dobra, git uwens. Jeszcze jedna fala. Wydaje mi się, że teraz ostatni gatunek, czyli kurczaki. Ale jeżeli to przetrwamy, to wydaje mi się, że przetrwamy wszystko. Szukam przede wszystkim jakiegoś jedzenia. A nie widzę, żeby tu było jakieś jedzonko. No nie ma niestety. A to w ogóle rzeczy. Mega dużo. To w sumie mógłbym to pozbierać i skraftować sobie coś. Na bach bym mógł zaraz skraftować tego, najlepszy miecz. Wystarczy pozbierać lean iron i to wszystko co leży i myślę, żeby byśmy byli w stanie, bo każdy tutaj z innych gatunków ma inne rzeczy przy sobie. Z innych regionów. Dobra, niedużo nas zostało, panowie, 5. No może być, kurde, niestety ciężko. Wydaje mi się, że ja im wrzuciłem ten plan, w którym oni mają lepsze pancerze na szczęście. To mnie trochę uratowało, ale i tak jest, kurde, niestety Lipson. Ile ich? Dużo.
Bardzo dużo, mam bardzo dużą liczebność. Ale my idziemy na pierwszą falę tak zwaną, przyjmujemy pierwsze ciosy. Bierzemy jak najwięcej na siebie ziomków, żeby oni... Uuu, zbugowani, zbugowani, pięknie, tak, zbugowani. Dobra. S? Dobra, nie chcę, nie chcę. Tylko nie, krokodyl, zaraz wszystko popsujesz, jak w to uderzysz. Daj mi załatwić sprawę, pyk, dobra. Dobra, ogólnie nie lubię jak się gra baguje, bo to niesprawiedliwe jest, ale dobrze, bo coś czuję, że w tym wypadku byśmy to kurczę przerżnęli z kretesem, a ten co brawo bije, puść. Puść, 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 bo ja muszę wariacie coś zjeść, żeby sobie tutaj żyćko wyhidować. Dobra, bierzemy cię na skraj. Powinno być... O kurde, ała. Ty, żebym nie prze... Żebym... Ała, żebym nie dostał na dziurę aż tak. Pomocy, pomocy. Czekaj, coś co mi leczy dużo. Ała. Z jednym sobie damy radę, tylko trzeba uniczki dobre robić, właśnie. A może tarczą jestem w stanie w sumie. O, ja jestem w stanie blokować tarczą. Możemy to robić. Dobra. Dwóch pokonanych, jeden pokonany, wszyscy? Chyba jeszcze ktoś żywy jest tutaj. Nie na mojej warcie, kto tu jeszcze żyje? Halo? Słyszę kogoś, ale... Gdzieś się biją, tylko nie mogę zlokalizować. Pod nami? Dobrze, śmiesznie by było jakbym się jeszcze zabił tak skakając, nie? Coś w ogóle bym... Tak ze śmiechu, dobra. I mamy to, wszyscy. Wydaje mi się, że to koniec fal. Druga grupa. Nie wiem czy nie ma przesterów, bo mam strasznie blisko mikro. Bo nie chcę krzyczeć. No straszne przestery jak mówię ogólnie głośno. Ale teraz jest ok, ale jak tam mówiłem i była akcja, no to... Ty, a gdzie... Talk to the chief. Mam pogadać z szefem, tylko... Nie, no nie wiem, że nie masz... Nie, 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 nie. Nie, 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 odmawiam, odmawiam. Nie mów, że szef zginął i muszę to wczytywać. Nie, proszę, nie, nie, proszę, szef nie zginął, prawda? A jak zginął, to mogę go zrespić, prawda? Prawda? Prawda, że prawda? Ty, a tu... Czekaj, tu handlarz przed chwilą, kurwa, stał. Co się stało? Mrugnął i nie było już go. Popatrzyłem gdzieś na prawo i zniknął. Może się zrespił szef. Może on teraz jest... O, może to był szef w sumie. Nie, 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 proszę. Tylko nie to. Zaznaczaj handlarze. Gdzie jest handlarz? Kurde. I co teraz, jak szef zginął? No nie mów mi, że od nowa będę musiał to robić. Może gdzieś tu jest zbagowany w ścianie. Pierwszy raz mi się chyba ucieszył, jakby był zbagowany w ścianie, nie? To była najdziwniejsza reakcja na błąd. Byłem uśmiechnięty i popłakał się ze szczęścia. No proszę, żebym nie musiał wykonywać tego od nowa teraz. To trochę to trwało, z 20 minut albo 30, proszę. Proszę. Nie. Dobra, na szczęście zapis był minutę temu i szef mi się tu zrespił po raz kolejny. Witam szefa. Czy to wszyscy? Dlaczego tak mało? Nie widzę jeszcze Marley. Czy ktokolwiek z was ludzi mówił o coś o starej kobiecie, która podróżowała z ostatnią grupą? Starej kobiecie? Spodziewałem się grupy wojowników. Obawiam się, że to jest co z nas zostało. Będę potrzebował znaleźć Ilmę. Rób co musisz. Nie ma innych, nie dostajemy informacji, że ktoś nas rajduje, tak myślę. Może przyjdę i powiem cześć w twoim nowym domu w przyszłości. Powodzenia, Hugh. W porządku gościu się wydaje, prawda? Pewnie, że prawda. Ale tutaj gierka przygotowała dla nas jeszcze mały plot twist, ale niestety nie mogę wam go powiedzieć, bo zepsuję całą giereczkę. Plot twist będzie w pewnym momencie. Swoją drogą bardzo niedługo, bo to de facto ostatnia misja chyba, przed jaką stoimy. Tutaj mamy jakiś tor i pewnie będzie skrzynka na końcu, nie? Do otwarcia. W sumie nigdy tutaj nie byłem. Jest tu coś? Jest skrzyneczka do otwarcia. Na razie... A, bo tu potrzebujemy tego gagatka po coś, żeby on mi to pewnie rozwalił chyba, co?
Dobrze mówię? Nie wiem, po co mi ten gagatek. A nie mogę tędy wskoczyć? Tędy? No nie mogę. No dobra. A poczekaj. A tu jest ten gagatek. I co ja na nim mogę robić? Jeździć na jego garbie? Nie mogę. To po co mi on? Po co ty tu? Jakiś plan? Ty umiesz wysadzić to? Czy co? Co ty umiesz? Ty coś umiesz w ogóle, gościu? Nie wiem, po co mi on. Tu jest zaznaczone, ale nie wiem, co on robi niby. Skakać nie mogę na nim, tak jak na tamtym poprzednim. Jeździć nie mogę, bo też nie mam żadnego przycisku. A to jak się odblokuje może? Nie no. Kłócasz mnie, wiesz? Zrób coś. Dobra, pieprzę. Tak, te skrzynki nic nie będzie mega ważnego, raczej na 99%, a tutaj przed nami, no przed nami koniec powoli, bardzo, znaczy bardzo powoli to nie, dość w miarę szybko ten koniec nadchodzi. Ty, gdzie, z jakiej strony ja poszedłem, że tu muszę przepływać tak dużo? A i to jest jednak wyspa, no bo kiedyś mówiłem, że to nie jest wyspa, bo przecież wyspa musi być obtoczona całą wodą, ale jak widać jest. Co prawda nie ma tam dużo tej wody, ale jest. Dawaj, dawaj, szkoda, że nie mogę szybciej pływać. Zawsze ślimaczy w tej pieprzonej wodzie. Płynie i płynie, dawaj, dawaj. Musimy odwiedzić nasz nowy dom. Musimy odwiedzić Ilmę, musimy znaleźć Ilmę w naszym nowym domu i zobaczyć, czy już się nasi tam osiedlili, czy wszystko jest w tak zwanym porządku. A tutaj nie jesteśmy się w stanie na górę udać i wskoczyć do środka, do naszego domu? Raczej nie. Pewnie twórcy zablokowali taką możliwość. Czasem próbuję na coś wskoczyć, na jakąś skałę i ogólnie skaczesz, ale nie jesteś w stanie skoczyć dalej, bo po prostu oni zablokują ci tą możliwość skakania. Ty, a jak oni tutaj przeszli? Ty, jestem w dobrym wejściu? Czekaj, coś mi tu śmierdzi. Poczekaj, wyłaź stąd. Czy ja jestem w dobrym miejscu? Nie no, muszę być w dobrym miejscu. Prawda? No tak, to podnosiliśmy, czyli tędy, wydaje mi się, tak. Ty, to taką beznadziejną drogę mieli nasi? Tak oni tu w ogóle przeszli, bez tego urządzenia, co ja mam. Chyba, że jest jeszcze jakieś inne wejście tutaj. Do tej jaskini. I musimy znaleźć Ilmę. Ilma to była ta samica, o ile kojarzę dobrze. Wydaje mi się, że kojarzę dobrze. Katsenka? Jo. Scenka, znaczy no. No scenka taka, tak. A więc. O, że jesteśmy w pułapce. Co jest grane, ty? To tyle z nich zostało? Nie ma do końca, nie tak armia, jak mówili, że mają. No to prawda. Ludzie udowodnili swoją naturę po raz kolejny. Są zarazą chyba. Czy tam... Pest to jest tak chyba na rośliny taka zaraza. Które będą się rozmnażać, rozprzestrzeniać, dopóki nie będą mieli wszystkiego. Dru? Powinniśmy ich powinniśmy zaprzestać, czy powstrzymać ich raz, ale na dobre. Nie jesteśmy, no nie wiem co znaczy pest. Szkodniki. Nie jesteśmy szkodnikami. Nie zrobiliśmy nic złego. Wszystko, czego potrzebujemy, to bezpiecznego miejsca do życia. Nigdy nie będziemy wam przeszkadzać, nie będziemy wchodzić i integrować się z innymi, nie będziemy im w ogóle jakby mieli z nimi styczności. Nie wyglądałem na tak niebezpiecznych, jak opowiadałeś, a nie, jak opowieści z The Blunder mówią o nich. Wyglądałem na słabych i przerażonych. Myślę, że on mówi całą prawdę. Tak, zgadzam się, jestem, nie chcę być częścią tego genocidy, to tam za tego ludobójstwa. A i tu jakiś kurczak mówi, że mnie wykończy solo, ty. I walczymy teraz z szefem, ale ma armor, co jest grane, bo to będzie bitwa 10-godzinna, tyś ty kurwa zgłupiał.
Nie, no to przecież ja go nie pokonam chyba. Znaczy, ostatecznie dupa, chyba nie pokonam. Jest mega szybki, mega dużo bije. Stop. Uniczki, uniczki, uniczki. Energizer, dobra, dobra, stop. Ktoś mi pomoże? Pomoc jakaś? Ekipa? Ekipa? Maczety jakieś? Ktoś? Coś? Pomóc? Dla ludzi słabych? My słabi? Ja mam armor z czapy tak zwany. Zadaję mu też 0 damage'a. W ogóle biję go jego broń, bo to jest jakby ich wynalazek, ta broń. Kurde, jak on ciosy zadaje. Ej, kto pisał tą postać? Ja tu powinienem być pewnie na końcu w gierce tak ulepszony, że rozdupcyłbym go na 3 hity, ale jestem jakimś takim mega śledziem i deszczem. Czekaj, bo tu trzeba inaczej. Dwa ciosy i uniczki. A jeden cios i uniczek. Od razu walić, nie? Jeden cios, uniczek. Tak trzeba robić. To walka, kurczę, z bossem z Dark Soulsów jest. Szkoda, że mam tak mało jedzenia, jakbym tylko wiedział. Czekamy na atak, unik. Cios, unik. O, już będzie boleć paluch od klikania shifta. Cios i uniczki, uniczki, uniczki. Cios i uniczki, uniczki, uniczki. Cios i uniczki, uniczki, uniczki. Cios, kurde. Nie jest to najcięższy przeciwnik, tylko trzeba dużo klikać. Boli mi paluch od tego klikania, tego shifta, szczerze mówiąc. Zbinduje na spację. Tak, chyba szybki bindzik na spację pójdzie, bo jak to ma klikam ten shift, to mnie boli paluch. Dobra, teraz powinno być dużo łatwiej, tylko żebym się nie pomylił teraz. Czemu nie zrobiłem unika? Dobra, jestem exhausted, to już jest niefajna informacja. Kurde, jakie ciężkie to będzie. Ty, proszę, żebym nie musiał walczyć z nim wszystkimi, bo tu zaraz... No właśnie, to był ten plot twist. W sumie to nie wiedziałem o tym plot twistie. Wiedziałem, że na pewno będziemy walczyć z którąś z postaci. No i ciężko jest. Mam nadzieję, że mi zrespi ze wszystkim jedzeniem i nie popełnię takich błędów na sam początek. Wiedziałem, że na pewno będziemy walczyć się z jakimś ziomkiem. Ale nie wiedziałem, z kim tak do końca będziemy walczyć. No i szczerze mówiąc, myślałem, że z krokodylem, skoro wygraliśmy z krokodyla. On mówi, chłopie, żartowałem, wy mi pomogliście, a teraz was jeszcze opierdzielę na śniadanie. A tu się okazało, że to zdradzieckie czuje, to są ci. Indory. Zawiedziałem od początku, żeby mi nie ufać. Nie, no nie wiedziałem właśnie. Myślałem, że to najbardziej godni zaufania są kumple. Dobra, dawaj, dawaj. Pyk, cios, a my... Ciekawe, czy w plecy zadajemy tutaj większy damage. My nigdy tego nie przetestowałem. Kurde, za szybki jest ten szef. Trzeba się skupić mega, żeby go pokonać, ale... Problem jest tylko taki, że walka będzie trwała z nim pół godziny, szczerze mówiąc. Mało będzie epicka. Muszę pamiętać też, że w razie czego zawsze mogę chyba użyć tarczy. Mogę. A w sumie beznadziejna ta tarcza. Dobra, jedz coś. No i liczymy na to, że mnie nie uderzy za tyle HP, ile mam. Musimy oszczędzać na jedzonku. Pyk, pyk, pyk. Dobra, trzy cioski udało się sprzedać. Elegancko, tylko zanim mu ten armor zejdzie, ja mu cokolwiek zrobię, nawet pół damage'a mu zadam. Teraz jesteśmy na 25% po 3 minutach. To 10 minut walki nas czeka takiej. Albo i więcej, jak się zdąży wywalić 5 razy. Nikis. Coś, co daje mi dużo żyćka, to. Musimy trochę zregenerować życia. Dobra, czekać na jego atak i od razu uniczki walić, no. Kurde ma... Molek. Dobra, pyk, pyk, pyk. Ale to będzie... To będzie strasznie nudne i strasznie długa walka będzie z bossem. Ale no głupio nie pokazać walki z bossem na odcinku. Ja nie wiem, co nawet wtedy mam mówić, bo się skupiam bardzo. Nie, może go nawyzywajmy, rucham ci starą czy coś. No to zadamy mu damage psychologiczny wtedy. To jest najważniejszy damage. To mówią, jeżeli nie mamy wroga w sobie, żaden wróg z zewnątrz nie jest w stanie nam zrobić krzywdy. Jest to tak zwane powiedzenie mądre. Dobra, na razie dobre uniczki robię. Wydaje mi się, że warto jest wchodzić mu na plecki, bo on z przodu mi, kurczę, dużo mi też potrafi tak pierdzielność, a z pleców to on się musi odwrócić. Wtedy ja wiem, że jestem w miarę bezpieczny. Mi się wydaje, że warto te rolki na plecy robić. Dobra, jestem exhausted. Zjedzmy sobie coś, co mi da dużo energii. Wydaje mi się, że to dużo energii i mało życia przywraca. Dobra, i rolkujemy na plecki. Rolkujemy zawsze na plecki. To jest najlepsza taktyka. Bo widzisz, jak on jest z przodu, to nie wiesz, kiedy cios nadejdzie. Jak chłopiec na plecach, no, jak my jesteśmy na plecach jego, to on w szoku.
Dobra, mamy taktykę, w końcu nauczyłem się grać. Po 14 odcinkach, to zwykle na sam koniec odkrywam, jak się walczy tutaj w tej grze. A nie mieliśmy okazji w sumie walczyć z żadnym bossem. Czy mieliśmy okazję? Nie no, na pewno mieliśmy okazję z jakimś bossem. A, mieliśmy, no przecież z tym. Z tym takim, jak on się nazywał, tym szamanem tych łosi. Ale to był jakiś szczawik, szczerze mówiąc. Pokonaliśmy go z łuku, a potem dobiliśmy tylko i wyłącznie machając tym mieczykiem i elo było. Teraz jest dużo, dużo ciężej. Trzeba poznać mechanikę, ale też, no umówmy się, no dla dzieci jest to zrobione. Tak mi się wydaje, czy dla dzieci, nie wiem ile to ma PEGI, ale wydaje mi się, że jest PEGI 3, nie? Albo PEGI 6, nie wiem na jakiej podstawie się w sumie to PEGI ustawia, czyli powiedzmy od ilu lat można w coś grać. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś zwraca na to uwagę. Szczerze mówiąc. Nie wiem, czy w ogóle jako rodzic powinien zwrócić na to uwagę. Raczej może tak tylko profilaktycznie. Tak to chyba niekoniecznie, bo oni też często przesadzają z tym wszystkim. Chłopie, w Rosji Simsy są od 18 roku życia, więc... Ale w Rosji w sumie tam wszystko jest inne. Ale chodzi mi o przykład, że często tylko i wyłącznie na chwilę jest jakaś scena i... Albo jakieś powiedzmy, część anatomii człowieka się pojawi na sekundę i już musi być PEGI 12. To jest bez sensu, uważam. Tam PEGI 16. Mimo tego, że film jest od 12 roku życia. No co jest, kompletnie bez sensu, bo przecież... No bez sensu po prostu. Jak dla mnie. Urodziliśmy się nago, umrzemy nago. Znaczy, no ubrani, ale ktoś nas będzie kroił nago. Nie ma co... Goddammit! Dobra, jak go pokonam, to się widzimy. Bo walka z nim będzie trwała 60 minut i odcinek 2 godziny. A ja o dźwięku, nie o dźwięku. Dobra, Gites. Pokonany, ale nie do końca. Nie zjechałem mu do końca paska. Nie zrobię tego. Nie jesteśmy niebezpieczni. We are resident now, tylko szukamy miejsca do tego, żeby mieć miejsce. Będziecie mogli tu żyć? Ale nie chcemy was widzieć na wyspie. Ludzie. Szkoda, że tu nie było dialogu w tej gierce, ale muzyka ogólnie, jeżeli chodzi o soundtrack i tak dalej, coś absolutnie przepięknego. Tweer Lowbound Music Tumult Collective. Absolutnie. Jeżeli chodzi o motyw muzyczny, podobał mi się niesamowicie. Rzadko mam tak, że odpalam jakąś grę indie i mówię wow, ale motywik muzyczki, ale to co leci teraz w tle, absolutne złoto, naprawdę. Jeżeli chodzi o samą mechanikę i rozgrywkę, były one co najmniej... Ale mało ludzi przy tym pracowało, jeżeli chodzi o... Że tylko... A co, a proper goodbye, a to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o to... Ile osób przy tym pracowało, to naprawdę mało. Jak widzicie, te napisy długie nie były w porównaniu do jakiejkolwiek właściwie innej gry. Także wydaje mi się, że jak na takie, tak małe studio, kurczę, szczerze mówiąc, całkiem nieźle sobie poradzili. Mało przyjemna przez to, że nie ma dialogów. Nienawidzę gier, w których nie ma dialogów. Ale generalnie, kurczę, powiedziałbym, że to jest jedna z fajniejszych takich gier. Fajna, nudna gra. Tak bym to nazwał. Cześć Ilma. Tu są kwiaty, Hugh. I powiedz cześć ode mnie dla niego. Dzięki, Ilma, za to, co robisz. I teraz musimy przynieść... A, jeszcze jeden raz napisy. Musimy przynieść kwiaty do Amama. Czyli na jego grób właściwie. I on został pochowany tutaj. I pewnie to będzie koniec. A nie, to trochę więcej ludzi pracowało, ty. Jednak... A nie, mało ludzi pracowało. Nie, dobra, dużo.
Jednak, w sumie mega dużo. Znaczy mega to nie przesadzam, no ale całkiem sporo. Tak mało mega też nie. I co mogę tu położyć? Ja nie wziąłem tych kwiatów? Nie wziąłem te kwiaty, czemu nie mogę ich położyć tu? Wziąłem te kwiaty? Nie pamiętam, kurczę, czy wziąłem. W ekwipunku na pewno nie mam, ale może tu będzie. Nie ma. Ty, no nie mów, że ja nie podniosłem tych kwiatów. Wracam tam, wracam. Ty, no taki ładny... Co jest ile osób, Nie, oni trolują, to są pewnie ci ludzie, co zapłacili za crowdfunding albo coś takiego, bo to niemożliwe, że tyle osób przy tej grze pracowało. Kurwa, co to jest, Wiedźmin? Nie przesadzajmy, nie? Także 5 osób to bym uwierzył, ale... Nie no, chyba podniosłem te flowers, tak mi się wydaje. Podniosłem? Kurwa, nie wiem. Oczywiście, że nie podniosłem tych kwiatów, które miałem podnieść. Na drogą, kwiaty mają dźwięk tego pina. A tutaj co, to jest warsztacik będzie, co? Robiony się wariacie, nawet nie mogę z tobą porozmawiać, jak mam kwiaty. No generalnie, gra jest dość mocno niedopracowana, to trzeba przyznać. Jest kilkanaście błędów, ale na tyle nieinwazyjnych, chyba że można spokojnie przymknąć na to oko. Połóżmy te kwiaty. Dzięki ci ja mam. Za to, że pokazałeś mi drogę. Mam nadzieję, że możesz już odpocząć w naszym nowym domu. Zrobiłem to dla ciebie. Quest complete. Więcej questów nie ma. Widzimy się. A zabieram ci te kwiaty, gagatku. Jutro godzina 14 z innej serii i godzina 16. Standardowo wpadajcie na Twitcha. Zostawcie sobie następny odcinek w tle. To mega pomaga twórcy. I co? No i tyle, widzowie. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że gra się podobała, że moja seria się podobała i że generalnie wszystko się skombowało tak, jak skombować się miało. Drugi kanał i Discord też w opisie oraz Instagramek. Wpadnijcie tam. Pozdro. Widzimy się jutro.